Plany. Że zostanie
A tymczasem dzieci w wózkach jak nie wrzasną. Właśnie, teraz oni niech rozpoczną swe dyżury. Problem w tym, że wszyscy zwiali. Hej, panowie, no to który? No, wrócili, znów na ławce, zaczynają swe szkoteczki. A rzekłabym, że protkują nawet bardziej niż babeczki. Ale o czym posłuchamy? O rodzince coś gadają i rzecz jasna w międzyczasie swe pociechy zabawiają. Hej, koledzy, mały problem. No bo moja żona to dziś od samego rana jakaś taka obrażona. No właśnie, bo zrozumieć te kobiety trudna sztuka. Przydałby się nam poradnik. Tak, od dawna tego szukam. Moja coś nie w sosie, tylko dziecko mi wcisnęła. Ja tam bez humoru, ledwo wyszła i zniknęła. To drugi nie te kobiety. Się nie znalazł. No niestety, o niestety. Tak to sobie, tatusiowie o swych żonach rozmawiają. A co wtedy robią mamy? Dużo pracy wtedy mają. Kosmetyczka, sklep, zakupy, nowe buty, fryzjer może. Niech panowie sobie myślą, że ich żony nie w humorze. Zanim człowiek się zorientował, już minęły te 3 lata. I już wózki niepotrzebne. Synek na swych wózkach lata. I córeczka też wyrosła. Jejku, jak ten czas leci. A tam w parku, na ławeczce, kto spotyka się? No dzieci. I jak mama sobie siedzą, i jak tata z kolegami, teraz dzieci na ławeczce spotykają się czasami. A wiecie co? A moja mama to najlepsza jest na świecie. Czasem złości się na kota. No bo jej kobiecą przecież. Tak, to prawda, macie jadę. A co ja bym prawie tata? Tata, czy tata cię nie znika? Nie. Ciuruje coś tam gra. Ciur, przychodzę już znika i ma ciuruje coś tam. Droga mamo, drogi Daszo, może dość już przyszłości, albo że są wcale nie dość, bo to...